Zdrowia, szczególnie dla dzieci nowonarodzonych i oddawanych do puszek dla dzieci, do bezpiecznego nieba. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, LGBT, czyli lesbijki, geje, czyli homoseksualiści, transwestyci, czyli ci faceci, którzy uwielbiają zakładać damskie biustonosze i figi damskie. No i bisexual, czyli lubią i chłopców, i dziewczynki. No oni dzieci nie będą mieli, można powiedzieć. Znaczy kombinują tam lesbijki, zapładniają się spermą homoseksualistów i tak dalej. Później po rozwodzie tych lesbijek szukają tego ojca. Później ojciec musi płacić alimenty na dziecko. Tak, także to dziwaczne. Wszystkie te sztuczne rzeczy z dziećmi jakoś tak krzywo zrodzonymi, można powiedzieć, no to są problematyczne. No ale dzieci rodzone normalnie w sytuacji damsko-męskiej, no i później, kiedy kobieta zostaje z tym dzieckiem, zdecyduje się nie usuwać, nie robić skrobanki. No w Ameryce od 1990 roku w Teksasie się zaczęła taka akcja, że po prostu są przy straży pożarnej, tam gdzie jest straż pożarna, bo w Ameryce straż pożarna, jak coś się stanie, jakiś jest wypadek, powiedzmy, czy na drodze, czy na ulicy, czy nawet ktoś zasłabnie w domu, to jest dziwacznie, bo bardzo często podjeżdżają, karetka jest, no ale przy okazji strażacy przyjeżdżają, no bo oni mają i drabinę, i tam na wszelki wypadek jakieś mają siekiery, jakby trzeba było się dostać, także jeżeli dzwonią na 911, na jakieś takie niby na pogotowie, no to przyjeżdża straż, no i straż ma dużo właśnie tych medyków przysposobionych do tego, żeby pomagać w leczeniu. Także to jest jakoś tak razem połączone. No, radiowozy też przyjeżdżają policyjne, także jest duże zamieszanie do jednej karetki, to jest dużo zamieszania. No i dlatego z tej strony medycznej straż pożarna, no z reguły to jest gdzieś tam w środku miasta, na jakichś tak ulicach, gdzie łatwo jest wyjechać. No i zaczęli instalować skrzynki. Skrzynki to jest takie drzwiczki w zasadzie, jak w bibliotekach są zwroty po godzinach, no to w Ameryce też są w ścianie, przy wejściu można wziąć taką skrzynkę, po prostu się otwiera, tam jest takie pudło, wkłada się te książki, to się przesuwa i to spada tam do skrzyni na dole. No jest coś podobnego, ten dzieciak nie spada tam na podłogę, no ale jest tak zrobione, że po prostu jest otwierane, no jak jest otwarte, to alarm cichy taki idzie tam do środka, do budynku, że coś, że skrzynka była otwarta. Później jak została otwarta, no to ta matka może położyć to dziecko tam w środku. No i wtedy jak już położy w środku, to ten ciężar jest następny alarm i daje sygnał, że powiedzmy jest tam coś w środku. No niekoniecznie wiedzą, czy to jest dziecko, czy tam jak ktoś złośliwy nie położył 5 kamieni. No ale jest drugi alarm, że coś się pojawiło. No i później jeszcze ta matka ma szansę nacisnąć 911, czyli ten telefon taki na awaryjny, czy na pogotowie, no i wtedy to zaalarmuje, że coś tam się dzieje, także to jest trzecia możliwość. No te pudełko, no to ma wentylację w zasadzie, tam jest takie otwarte przestrzeń do tego pokoju, gdzie jest ta wentylacja. Jest tam mikrofon, jest temperatura kontrolowana, taka powietrza, pokojowa temperatura 23-24 stopnie, tak, także dzieciak nie zamarznie, no i mogą tam odłożyć. No i tak jak wspominałem, od 1999 roku to 4000 takich przypadków było, no i w tym
W Indianie teraz ostatnio zainstalowali. Coś takiego kosztuje $10,000 łącznie z ogłoszeniami na plakatach, na ulicach, że jeżeli tam masz jakieś problemy, to można zostawić bezpiecznie dziecko. Dlaczego to jest tak spowodowane? No spowodowane jest to, że konserwatyści, chrześcijanie, tam nie socjaliści, nie komuniści denerwują się tymi skrobankami, no ale denerwują się przede wszystkim tymi wiadomościami, że tam jakieś matki zostawiają te świeżo urodzone dzieci gdzieś tam w śmietnikach, w ubikacjach, na lotniskach, w skrzynkach i tak dalej. No to doszli do wniosku, że taka możliwość zostawienia, no to będzie dobra i dla dziecka, no i będzie dobra dla matki, szczególnie dla matki z legalnego punktu widzenia, no bo jeżeli zostawi, powiedzmy, dziecko umrze, no to jest, może być ścigana za pozbawienie życia. No i w wielu stanach, w Indianie, w Arkansas, w Ohio i w Pensylwanii, ci stanowi, te sejmy, te parlamenty, te kongresy stanowe w zasadzie zrobiły takie prawo, że zostawienie takiego dziecka w takich warunkach, powiedzmy, kontrolowanych, no to nie jest karalne, nie jest ścigalne, no i w zasadzie zostawienie tego dziecka, no to jest taka deklaracja, że ktoś się anonimowo pozbywa praw rodzicielskich, no i później jak się pozbywa tych praw rodzicielskich, no to jest taka, powiedzmy, granica, w których powiedzmy te papiery adopcyjne i papiery legalne są dosyć prostsze, no bo wtedy są traktowane te dzieci jako powiedzmy opuszczone, jako zadeklarowane, no ale to jest prawo właśnie w Ameryce, to jest dosyć ostre i mocne i ma te swoje najróżniejsze strony, ale wybór przez matkę takiej skrzynki właśnie powoduje to, że to jest już taka kreska, taka cienka kreska, którą, powiedzmy, może jak ktoś nie przekroczy, no to wiadomo o co chodzi. No, dużo ludzi w Ministerstwie, powiedzmy, Zdrowia, czy tam w tym Ministerstwie Opieki Społecznej, no nie za bardzo się są do tego podnieceni, bo mówią, że trzeba jeszcze zrobić jakieś tam badania i sprawdzić, jak to działa, no ale prawda jest taka, że powiedzmy wśród Murzynów 70% dzieci nie ma ojców, no i 40% w zasadzie ciąż murzyńskich, no to jest usuwana, tak, także to są dosyć makabryczne ilości tych skrobanek. No czy te urodziny jakoś tam wpłyną na całą sytuację narodową? No na pewno jest jakaś taka zmiana, jest jakaś tam alternatywa, no szczególnie alternatywa na te dzieci zostawione gdzieś w rowach i tak dalej. To jest właśnie najprzykrzejsze to wtedy, kiedy ta matka nosi to, jest w ciąży, tam jakoś się ukrywa i później się pozbywa. W wielu szpitalach właśnie też są te skrzynki, te bezpieczne niebo. Przy od ściany, od ulicy, tam od karetki pogotowia, czy tam punktu tego emergency. Tak samo przy miejscach tam, gdzie ludzie normalnie przychodzą. Także nie ma żadnych pytań. Tam jeżeli podejdą i użyją te matki użyją tego, to tam nikt ich nie ściga, nikt ich nie pyta, co i jak, dlaczego. Po prostu dzieje się, no i mają prawo anonimowo odejść. W wielu wypadkach to te matki też jakoś tam oddawały, no i te serce czy sumienie tam im jeszcze nakazywało kontynuować to, no to wiele z nich po prostu też się jeszcze później zgłaszało i mówiło, że to one są
i starały się, powiedzmy, podpisać te papiery adopcyjne, chociaż praktycznie z legalnego punktu widzenia to już tam nie musiały. No ale na pewno kobiety podejmujące takie decyzje, no to mają tam jakieś duże wahania moralne i jakieś przemyślenia i tak dalej. Także zdrowia dla tych, co nie, dzieci, które nie zostały wyskrobane, zostały urodzone, no i nie zostały zabite, a oddane gdzieś w szpitalach czy na stacji straży pożarnej. No i strażacy w parę minut w zasadzie przekazują to dalej. Ciekawa sytuacja właśnie medyczno-pożarowo-społeczno-ludzka. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek. Można nacisnąć dzwoneczek. Dzyń, dzyń. O codziennych filmikach, o powiadomieniach. Pisz pytania, pisz odpowiedzi, zadawaj, wyrażaj swoje opinie, polecaj na Facebooku, polecaj na Wykopach, polecaj gdzie się da. Do następnego codziennego filmiku.